Panie Feliksie, co to za spotkanie dzisiaj pan zorganizował? W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy takie spotkanie po latach. Ja tu już mieszkam 10 lat i postanowiliśmy spotkać się z okazji, że tak powiem, starodawnie Dzień Ludowego Wojska Polskiego. My kiedyś przysięgęśmy składali jako byli żołnierze zawodowi jeszcze pierwszą przysięgę, później druga. A Dzień Wojska Polskiego przynieśli na 15 sierpnia. I a w sierpniu nie byłby to sezon urlopowy, nie można było się spotkać. I dlatego, że chcieliśmy to w Leśniczówce w Krzywinie zrobić, takie spotkanie, ale były upały leśnicze, wiadomo, żeby coś nie zmajstrować, to przynieśliśmy to dzisiaj na 12 października. Akurat jest sobota i spotkaliśmy się, to tytuł takiego jest spotkanie po latach, bo dlatego, że już naszych bardzo dużo kolegów odeszło stan z takiego spoczynku wiecznej, chwa wiecznego spoczynku. No i a ci, co jeszcze są, a wyrazili chęć i zgodę, przyjechali akurat dzisiaj i jesteśmy tutaj. A co to za osoby tutaj są? Są byli żołnierze od starszego szeregowego byłego, były żołnierz służby zasadniczej, pan Andrzej Gabryś, który był działonowym operatorem w mojej kompanii, aż do pełnego pułkownika, który jest pan pułkownik Krzysztof Haszewski. No nie ma wśród nas generała akurat, ale są takie rozpiętne stopnie wojskowe. No. A jakie atrakcje? No, chcemy się spotkać, porozmawiać, no i umówić się, bo to pierwszy raz spotkanie, mamy jeszcze tremę. Pierwszy raz coś takiego organizujemy, no, typowo ja to zorganizowałem, no nie mam takiego aż doświadczenia, ale no, mam nadzieję, że może jakieś wypracujemy plan na następne spotkanie. No chcemy sobie uczcić to święto, co jeszcze nasze żony dojdą, moja żona i kolegi żona, no i będziemy się bawić, no i później autokary mi ich odwiozą do Wrocławia, a ja pozostanę tutaj, no dalej pełnić funkcję jako radny, no i mieszkanie jest przeworna.